Tym razem jadę do miejsca, które tak naprawdę mijałam już dziesiątki razy. W pobliżu nagrywałam nawet fragment jednego z moich odcinków, jednak dopiero kiedy poznałam historię tego miejsca, nabrało ono dla mnie zupełnie nowego znaczenia. W tym parku byłam tylko raz. I to na dodatek w nocy, więc nie za dużo udało mi się zobaczyć. Ale dzisiaj zamierzam to zmienić. Zainspirował mnie do tego pewien wątek w historii rodziny Szembeków, do których dwór położony w głębi tego parku należał od drugiej połowy XVIII wieku. Ale o tym trochę później. Szembekowie wywodzili się ze szlachty niemieckiej, a jedna z gałęzi rodu osiedliła się w Polsce w XVI wieku. Rodzina Szembeków szybko weszła do grona magnaterii, zyskując w Polsce znaczącą pozycję. Jasne, że gdyby przyjrzeć się biografiom wszystkich członków rodziny Szembeków, to można by się było wśród nich doszukać tak zwanych czarnych owiec. Ale ogólnie rzecz biorąc, był to bardzo szanowany ród. I nic dziwnego, dlatego że wielu jego członków czynnie przyczyniło się do rozwoju państwa polskiego, do rozwoju nauki, wielu było patriotami, co niejednokrotnie udowadniali. Mnie w pamięć najbardziej zapadła Jadwiga Szembek. Jadwiga swą młodość spędziła w Siemianicach nieopodal Kępna. Tam zajmowała się m.in. etnografią, a w latach 1897-1902 wraz ze swoją siostrą Zofią prowadziły badania archeologiczne. Co ciekawe, nie były to zwykłe amatorskie poszukiwania nastawione tylko na pozyskanie zabytków, ale metodyczne wykopaliska z konkretną dokumentacją, z planem stanowiska, z inwentarzami i sprawozdaniami. Po latach siostry zostały uznane przez Józefa Kostrzewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich archeologów, za jedne z najbardziej zasłużonych postaci w polskiej archeologii przed 1918 rokiem. Niestety, tuż po wybuchu II wojny światowej mąż Jadwigi został skazany na śmierć przez funkcjonariuszy NKWD. Jadwiga dobrowolnie zdecydowała się stanąć wraz z ukochanym mężem przed plutonem egzekucyjnym. 27 września 1939 roku oboje zostali rozstrzelani. Wprawdzie Jadwiga Szembek nie była bezpośrednio związana z tym dworem, ale historia jej życia to moim zdaniem jedna z tych historii, które na długo zapadają w pamięć. Tutaj wprawdzie nie mieszkał żaden archeolog, ale Szembekowie, którzy zamieszkiwali ten dwór, zajmowali się m.in. kolekcjonerstwem. Zbierali na przykład numizmaty, dzieła sztuki, księgozbiory. Zachowała się nawet informacja, że w latach 40. XIX wieku Józef Szembek zakupił od jednego z profesorów bibliografii na Uniwersytecie Jagiellońskim bibliotekę za, uwaga, 30 tysięcy złotych polskich, także za niezłą sumę. Szembekowie byli również w posiadaniu bardzo cennego archiwum, które zawierało dokumenty dotyczące przeszłości swojej rodziny, ale nie tylko. Można powiedzieć, że były to dokumenty na wagę złota. Archiwum zawierało m.in. niezwykłą XVI-wieczną księgę rodu Szembeków. Na bogato ilustrowanych kartach przedstawiono najważniejsze wydarzenia z dziejów rodziny i umieszczono drzewo genealogiczne. Archiwum zawierało również inne ciekawe dokumenty. Najstarszy z nich to dyplom wystawiony w 1313 roku przez cesarza Henryka VII. Cała ta kolekcja przechowywana była właśnie w tym dworze. I to jest ten wątek związany z rodziną Szembeków, który zaciekawił mnie najbardziej. To znaczy, nie sam fakt, że przechowywali tutaj cenne dokumenty, ale to, co stało się z nimi, kiedy nad Polskę nadciągało widmo II wojny światowej. Teraz trochę w kontekście złotego pociągu mówi się o tym, ale być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Polska poniosła ogromne straty, jeśli chodzi o zabytki i dzieła sztuki. Zniszczenia na skutek działań wojennych to jedno. Ale kradzieże również były na porządku dziennym. Okradano nie tylko kościoły czy na przykład instytucje państwowe, takie jak muzea, ale również kolekcje osób prywatnych. Wiele z nich po wojnie już nigdy nie powróciło do Polski. Być może i cenne archiwum, które przechowywali tutaj Szembekowie, podzieliłoby los wielu dóbr kultury, które utraciliśmy podczas II wojny światowej. Na szczęście tak się nie stało. Jeden z członków rodziny Szembeków, który dzieciństwo spędził w tym dworze, postanowił zabezpieczyć dokumenty. Miał zresztą do tego świetne warunki. W 1939 roku Jan Szembek pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Oprócz oddalonego o kilkanaście kilometrów pałacu w Młoszowej posiadał również mieszkanie w Warszawie. I to mieszkanie odegra kluczową rolę, jeśli chodzi o dalsze losy archiwum, dlatego że tutaj różne źródła nieco inaczej to relacjonują, ale albo tuż przed wybuchem wojny, albo zaraz po wybuchu wojny Jan Szembek postanowił zabrać stąd cenne archiwum i wywiezie właśnie do swojego mieszkania w Warszawie. Chciał je w ten sposób chronić i przypuszczał, że tam właśnie będzie ono znacznie bezpieczniejsze niż tutaj.
Po wybuchu II wojny światowej Jan Szembek organizował ewakuację Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Warszawy. Jakiś czas przebywał też w Budapeszcie, skąd trafił do Paryża. Po inwazji Niemiec na Francję wyjechał wraz z żoną do Portugalii. Cenne dokumenty oczywiście zabrał ze sobą. Niestety zmarł niespodziewanie w 1945 roku. Archiwum odziedziczyła żona Jana Izabela i wkrótce sprzedała je siostrzeńcowi męża Kazimierzowi Mycielskiemu. On po ich zakupie wyjechał do Johannesburga. Dokumenty oczywiście zabrał ze sobą, jednak szybko zorientował się, że chyba nie był to najlepszy pomysł, dlatego że one wtedy już znajdowały się w nie najlepszym stanie i wymagały konserwacji. W tym celu postanowił wysłać je do Rzymu. Po konserwacji wróciły do Johannesburga i być może zostałyby tam do dziś, jednak Kazimierz zaczął zastanawiać się nad tym, że chyba powinny one się znaleźć jednak w rękach kogoś z bliższej rodziny, a już na pewno kogoś, kto ma na nazwisko Szembek. Wybrał mieszkającego w Wielkiej Brytanii Zygmunta Szembeka i to jemu przekazał dokumenty. Nowy właściciel jednak też nie zatrzymał ich na zawsze. W 2012 roku przekazał je w darze dla Biblioteki Jagiellońskiej. Chciał po prostu, aby dokumenty były odpowiednio przechowywane i zdawał sobie też sprawę, że posiadają one ogromną wartość dla jego rodziny, ale nabrały też ogromnej wartości dla historii całej Polski. Dokumenty udało się uratować w przeciwieństwie do dworu. On niestety od 1944 roku na skutek reformy rolnej powoli zaczął popadać w ruinę. Co więcej, w 1945 roku wybuchł tutaj pożar. Stacjonowały tu wtedy wojska sowieckie. I niektórzy twierdzą, że to właśnie oni podłożyli ogień, a inni, że zrobiła to lokalna ludność. W każdym razie po tym wydarzeniu dwór już nigdy nie powrócił do dawnej świetności. Pomimo wszystko postanowiłam sprawdzić, czy czas oszczędził w tym miejscu coś więcej niż tylko mury. Wow! Patrz na to! Tylko ostrożnie. Ostrożnie, bo cegły na suficie trzymają się na słowo honoru, ale chyba możemy wejść. Patrz, to jest normalnie wanna, więc to tutaj musiała być łazienka. Pewnie druga łazienka. Nie znam się na wannach, ale wygląda na to, że to jest wanna jeszcze przedwojenna. Zobacz, na ścianie resztki płytek. Tutaj pewnie znajdował się jakiś piec. Zastanawia mnie ta krata w oknie. No, nieźle. Chodząc po dawnych korytarzach i pokojach dworu, z łatwością można dostrzec liczne ślady po przebudowach i naprawach. Dwór ma dosyć długą historię. Powstał na przełomie XVII i XVIII wieku na miejscu wcześniejszego założenia zniszczonego podczas wojen szwedzkich. Był więc kilkukrotnie modernizowany. Czasami wprowadzano tylko niewielkie zmiany lub wykonywano doraźne naprawy, ale dwór przeszedł też dwie gruntowne przebudowy, obie w okresie, gdy zamieszkiwali go Szembekowie. W różnych pomieszczeniach na długości niemal całego dworu można zauważyć częściowo lub nawet całkowicie zapadnięte podłogi. Te zapadliska, oprócz tego, że są bardzo niebezpieczne, zdradzają, że pod dworem znajdują się rozległe piwnice. Ja jakie to jest rozległe! Wow! W czasach, kiedy dwór należał do Szembeków, piwnice spełniały głównie funkcję magazynową. Wbrew pozorom, do budowy i utrzymania piwnic w dobrym stanie często przykładano naprawdę sporo uwagi. To dlatego, że to właśnie tam najczęściej trzymano zapasy jedzenia i wina, które wymagały odpowiedniego klimatu. W piwnicy nie mogło być więc ani za sucho, ani zbyt wilgotno. Dbano też o odpowiednią wentylację. Wszystko to po to, by zgromadzone zapasy nie popsuły się. Część pomieszczeń w piwnicy służyła też zapewne jako zaplecze techniczne. W jednej z dwóch całkiem sporych rozmiarów piwnic pod oficyną moją uwagę zwróciła zagadkowa dziura w ścianie. Strasznie ciekawa sprawa z tym pomieszczeniem, dlatego że wydaje się, że ktoś tutaj całkiem niedawno rozkuł tą ścianę, żeby dostać ją właśnie tutaj. Ale co tutaj się znajdowało i po co to rozkuwał, nie mam pojęcia. Być może ktoś chciał po prostu połączyć ze sobą wszystkie piwnice, tak by stanowiły jeden ciąg pomieszczeń. Trudno jednak stwierdzić, jaką funkcję pełniły dalsze pomieszczenia, gdyż wejście do nich jest całkowicie zagruzowane.
obu stronach pałacu, na planie litery L, znajdowały się oficyny. Jedna z oficyn do dziś zachowała się we względnie dobrym stanie. Przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz. A jak jest w środku? W tych oficynach niegdyś zapewne znajdowały się pokoje dla służby, kuchnia, spiżarnia i tym podobne pomieszczenia. Po II wojnie światowej oficyna była jeszcze długo użytkowana, co zresztą widać na pierwszy rzut oka. Więc wybieraj. Najpierw tam, czy najpierw tu? Tu? Najpierw na górę. Jesteśmy teraz na strychu, ale widać, że podłoga jest już w bardzo kiepskim stanie. Także nie będziemy ryzykować chodzenia tutaj. Po pierwsze, nie chcę nic zniszczyć, a po drugie, nie chcę spać kilka metrów w dół. Dopiero w środku widać, że większość pomieszczeń jest mocno zdewastowana. W najlepszym stanie, jak to zwykle bywa, zachowały się piwnice. Nie da się w jednym odcinku przedstawić szczegółowej historii danego miejsca i ludzi, którzy tutaj mieszkali. W końcu wychowało się tutaj wiele pokoleń, ale wierzę w to, że kiedy przekazuje się chociaż cząstkę historii, w jakimś niewielkim stopniu można ocalić miejsce i ludzi od zapomnienia. Trzymam kciuki za to, by udało się tchnąć w te mury nowe życie i mam nadzieję, że niedługo dwór zostanie odbudowany.